Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku, między innymi, o nowym podejściu Niemiec do wspierania Ukrainy, czyli krótko mówiąc, zapowiedź zakończenia dostaw ciężkiego sprzętu wojskowego na Ukrainę. To bardzo interesująca wiadomość i to pokazuje, jak zmienia się podejście kluczowych państw w Unii Europejskiej do kwestii wojny na Ukrainie. Przyjrzę się także dla państwa nowemu. Planowi zwycięstwa, który ogłosił 16 października Wołodymir Zełęcki, któremu kadencja prezydencka wygasła 20 maja bieżącego roku. Czy są tam jakieś nowe informacje? No, jestem tutaj bardzo sceptyczny, natomiast jest kilka bardzo zaskakujących wręcz informacji dla polskiego podatnika dla państwa polskiego. Myślę, że to jest godne uwagi i głębokiego przemyślenia dla, dla państwa polskiego. Kolejna sprawa bardzo istotna to zapowi zapowiadana nowa strategia migracyjna rządów w Warszawie. Warto się temu przyjrzeć, czy rzeczywiście. Yy, Pojawią się jakieś konkrety, czy pojawiły się jakieś konkrety, czy jest szansa na zawrócenie tych negatywnych, negatywnych trendów. No i wreszcie na koniec taka ciekawostka z obszaru gospodarki, z obszaru handlu zagranicznego. Przyjrzymy się, jak wygląda kwestia nie tylko polskiego rolnictwa, ale polskich, pre, polskich w ogóle producentów. Polskiego przemysłu spożywczego, kilka ważnych informacji dla polskiej gospodarki, dla polskiego handlu zagranicznego. Spojrzymy, jak się sprawy mają w kontekście wspierania przez Polskę Ukrainy. Tymczasem zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go. Dziękuję za każdą postawioną kawę, dziękuję za każdy komentarz, dziękuję za to, że Państwo udostępniacie linki do moich nagrań w mediach społecznościowych. Dziękuję za wszystkie lajki. Zachęcam, zapraszam do, do kontynuowania tego komentowania, udostępniania, lajkowania i przechodzimy do pierwszego tematu. Niemiecki dziennik Bild poinformował, że Bundeswera. Nie przewiduje już przekazywania Ukrainie dodatkowych czołgów Leopard 2. Mimo, szanowni państwo, że Bundeswehra posiada jeszcze w swoich zasobach, w swojej rezerwie około 300 takich jednostek, czołgi Leopard 2 nie będą przekazywane Ukrainie i to dotyczy. Także innych rodzajów ciężkiego sprzętu wojskowego. Chodzi tutaj o bojowe wozy piechoty, transportery opancerzone, armatochaubice haubice, sprzęt artyleryjski szeroko pojęty. To nie będzie już przedmiotem jakichkolwiek negocjacji w zakresie przekazywania przez Bundeswehrę Ukrainie, siłom zbrojnym Ukrainy. I to jest niezwykle istotne, tym bardziej w kontekście tej ostatniej wizyty. Z Wołodymyra Zełenskiego, tej, tej, tej właśnie podróży, którą odbył po Europie, po jego osobistym zwróceniu się do kanclerza Olafa Scholza o wsparcie w postaci rakiet dalekiego zasięgu Taurus. Oczywiście, Załęski także cały czas bardzo nachalnie domaga się zaproszenia Ukrainy do NATO, jakiejś ścieżki przyspieszonej tego członkostwa. Na to żadnych szans nie ma, w dającej się przewidzieć przyszłości. Natomiast ta niemiecka odpowiedź jest bardzo powściągliwa, natomiast nie ma żadnych jednoznacznych deklaracji, no ale są czyny. Te czyny są jasne: żadnego ciężkiego sprzętu dalej już nie będzie na, na Ukrainę oczywiście ta czy Annalena Berbok jako minister spraw zagranicznych czy inne osoby z rządu kanclerza Scholza mówią bardzo wiele na temat sprawiedliwego pokoju, konieczności zakończenia wojny, potępienia agresji, ale prawda jest taka, że decydują fakty, decydują konkrety. Niemcy dostarczyły już ponad 300 Ciężkich maszyn dla gospodarki rosyjskiej, z których no, szacuje się, że około 80% co najmniej jest wykorzystywane przez rosyjski przemysł zbrojeniowy. Jednocześnie Niemcy nie chcą już dalej w żaden sposób wspierać konkretnie ciężkim sprzętem Ukrainy, no i też warto mieć to na uwadze z punktu widzenia państwa. Państwa Polskiego, w jakiej sytuacji decydenci w Warszawie stawiają nas wszystkich jako obywateli, z których pieniędzy finansowana jest także Ukraina. Warto o tym przemyśleć. Warto to przemyśleć, warto mieć na uwadze, że w interesie nas wszystkich, jako Polaków, jest jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie. Idąc dalej w te, tej tematyce, warto przyjrzeć się planowi zwycięstwa kolejnemu, już to zliczę, ile tych planów zwycięstwa Ukrainy było. Kolejny, w mojej ocenie, czysto PR-owy plan zwycięstwa został ogłoszony 16 października bieżącego roku. Możemy tam sporo przeczytać na temat perspektyw przenoszenia działań wojennych na terytorium Federacji Rosyjskiej, ale też możemy przeczytać sporo, powiedziałbym, takiego roszczeniowego tonu roszczeniowego tonu dotyczącego pomocy z Zachodu. No, jest sporo mowy o upadku moralnym Rosji, jak to określił Wołodymir Zełęski, o na temat podmywania zaufania Rosjan do swojego państwa, likwidowaniu potencjału ofensywnego Rosji na terytorium Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o konkrety, to Wołodymyr Załęski zwrócił się o pomoc partnerów z Zachodu, jak to określił, w rekrutacji brygad rezerwy do sił zbrojnych Ukrainy. To ewidentna sugestia do, dla państw zachodnich, jeżeli chodzi o zaproszenie diaspory ukraińskiej, ukraińskiej emigracji, właśnie do wstępowania do różnego rodzaju jednostek wojskowych, ochotniczych, tworzonych. Z tych migrantów ukraińskich, no ale doskonale wiemy, że nie ma chętnych, że cała ogromna, powiedziałbym, rzesza młodych Ukraińców w wieku poborowym, którzy między innymi przebywają na terytorium państwa polskiego, uważa, że to nie jest ich wojna i stąd nie ma chętnych do Legionu ukraińskiego w Polsce, o czym zresztą całkiem niedawno poinformował minister Władysław Kosiniak-Kamysz, szef resortu Obrony Wiele było mówienia na temat właśnie organizacji tego legionu ukraińskiego, gdzie za rekrutację mieli odpowiadać Ukraińcy, miały odpowiadać władze w Kijowie, a szkolić tych, tychże Ukraińców miało wojsko polskie, oczywiście z naszych, z naszych podatków. Mimo tego nie ma chętnych. Widać, że spora część diaspory ukraińskiej uważa, że to jest nie ich wojna. Jak to rozumieją? No to byłyby potrzebne ciekawe, myślę, że bardzo ciekawe badania socjologiczne, jaki mają stosunek do rządów oligarchów na Ukrainie, do tego, co się dzieje na Ukrainie, do wykorzystywania Ukrainy w proxy war, w, wiel... w starciu wielkich mocarstw. To myślę, że jest osobna sprawa. Dzisiaj przy tej atmosferze jeszcze okołowojennej trudno mówić o jakichś rzetelnych badaniach. Wiemy doskonale, że ta poprawność polityczna, że to narzucanie takiej matrycy, która jest bardzo czarno-biała, Utrudnia rzetelne badania, badania naukowe, ale myślę, że przyjdzie czas, że, że i one się pojawią. No i cóż, Władysław Załęski mówi tutaj sporo o różnego rodzaju operacjach, różnego rodzaju działaniach wspólnych w, w, z, z europejskimi sąsiadami, z europejskimi sąsiadami. To bardzo ciekawe słowa, które w tym planie zwycięstwa zostały przedstawione. Mówi się w tym planie o tym, że. Hmm, Sąsiedzi Ukrainy powinni pomóc, zestrzeliwać rosyjskie rakiety, rosyjskie drony. Zelenski mówi wręcz o dostępie do tarczy powietrznej partnerów. No, to jest właściwie nic nowego, bo to jest cały czas dopominanie się o roztoczenie parasola. Antyrakietowego, antydronowego, krótko mówiąc, parasola powietrznego nad Ukrainą, czyli krótko mówiąc, wejścia do wojny państw sąsiednich Ukrainy, traktowanych jako partnerzy, czy po prostu mówimy tutaj o państwach NATO, o wschodniej flance NATO, tak zwanej. No i oczywiście, o, oczywiście chodzi cały czas Zełęskiemu o y, odwołanie ograniczeń nałożonych na użycie zachodniej broni rakietowej przeciwko celom w głębi terytorium Rosji. Krótko mówiąc, Zelenski chce atakować w głąb terytorium Rosji. Państwa zachodnie nie chcą tego, kolektywny Zachód nie chce, ponieważ wie, co to będzie oznaczało. Będzie to oznaczało być może przejście do wojny pełnoskalowej, a na pewno bardzo duże problemy dla, dla państw, tak zwanej wschodniej flanki NATO i eskalację konfliktu. A jak widzimy dzisiaj, po Sztabach wyborczych obu kandydatów w Stanach Zjednoczonych. Nikt się specjalnie nie pali do tego, aby wysyłać wojska amerykańskie do Europy, aby wzmacniać tutaj obecność amerykańską. Wręcz odwrotnie, sytuacja na Bliskim Wschodzie przeformatowała myślenie strategiczne Amerykanów. Co więcej, wzrastające napięcie w cieśninie tajwańskiej, któremu poświęcę osobny odcinek podcastu geopolitycznego, również bardzo mocno przeformatowała to myślenie amerykańskie. No jasno pokazuje, że, że Zełęski oczekuje Rzeczy niemożliwych. Podobnie jak ostatni akord w tym planie zwycięstwa, to jest program szybkiej ścieżki członkostwa w NATO. A zatem nic nowego: tak naprawdę mnóstwo roszczeń, mnóstwo żądań i kompletny brak kontaktu z rzeczywistością geopolityczną. Biorąc pod uwagę fakt nastrojów w Niemczech, w we Włoszech, we Francji trudno i w Stanach Zjednoczonych trudno oczekiwać spełnienia przynajmniej części żądań Zełęskiego właśnie ogłoszonych 16, 16 października, i to również powinno decydentom w Warszawie dawać bardzo, bardzo dużo do, do myślenia. W miniony wtorek rząd w Warszawie przyjął uchwałę dotyczącą przyjęcia dokumentu, który do, ma dotyczyć strategii migracyjnej Polski na lata 2025-2030. Premier Tusk przedstawił główne założenia dokumentu, zdania odrębne, swoiste wotum separatum przedłożyli posłowie lewicy, politycy lewicy. Natomiast, no, oczywiście warto to skomentować, warto się temu bliżej przyjrzeć. Premier Tusk mówi o tym, że w Polsce z zamiarem długoterminowego pobytu przebywać ma około 2,5 miliona cudzoziemców. No i to oczywiście pytanie o wiarygodność tych danych. Wiemy doskonale, że z, przez Polskę przejechało znacznie więcej osób z paszportami ukraińskimi. Pytanie, czy, pytanie, czy tylko to jest 2,5 miliona cudzoziemców, czy jeszcze więcej. Faktem jest, że Polska nie posiada żadnej kompleksowej strategii. Migracyjnej, żadnej konkretnej strategii związanej z powstrzymywaniem napływu nielegalnych i legalnych przybyszów do państwa polskiego. Wiemy, że tych milionów tych milionów Ukraińców było całkiem sporo, którzy wjechali do państwa polskiego. Wiemy, że jest to z danych chociażby, jeżeli chodzi o raporty Najwyższej, najwyższej Izby Kontroli, ponad 366 tysięcy osób z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki, ponad 100 tysięcy islamistów wjechało w ciągu ostatnich lat do Polski. No, mamy. Do czynienia z rzeczywiście widoczną na ulicach Polski zmianą strukturą etniczną, etniczną państwa polskiego. I z tych zapowiedzi, przynajmniej o których mówi obecnie urzędujący premier, nic nie zapowiada. Żadnych konkretów, bo mówienie o tym, że Polska będzie czasowo terytorialnie zawieszać prawo do azylu, to tak naprawdę są bardzo duże ogólniki, bo tutaj nie chodzi o zatrzymywanie tych tylko i wyłącznie tych, którzy chcą azylu, na przykład politycznego, To chcą azylu politycznego w, w Polsce czy są realnymi uchodźcami wojennymi, ale chodzi o zatrzymanie po prostu imigracji, zatrzymanie rozwadniania struktury etnicznej państwa, państwa polskiego. Tutaj nie ma żadnych konkretów. Liczą się fakty. No, Taka jest prawda, że w polityce liczą się fakty, a nie zapowiedzi. Absolutnie nie ma żadnej efektywnej polityki deportacji imigrantów. Jest problem z tymi, którzy chcą długotrwale pozostawać na terytorium państwa polskiego. Z punktu widzenia interesu narodowego Polaków no, w naturalny sposób powinny sporadzić Większość tych osób, które dzisiaj przebywają na różnego rodzaju zgodach, powinna po prostu wyjechać, powinna być wyproszona, powinna być w pewnych aspektach po prostu też deportowana. Co do tego nie ma żadnych, żadnych złudzeń. Patrzymy na tę politykę emigracyjną w krajach skandynawskich, w Niemczech, we Francji. Widzimy, co się dzieje na przedmieściach Paryża, na obrzeżach Berlina, co się dzieje w Sztokholmie. No, nie trzeba wiele przykładów. W mediach społecznościowych jest całe, całe mnóstwo tych, tych, tych przykładów, do czego prowadzi polityka multikulti, do czego prowadzi strategia multikulturalizmu. Ona się nigdzie po prostu nie sprawdziła. Patrząc na praktykę Ostatnich, ostatniej dekady wygląda to fatalnie. To widzimy wzrost przestępczości zorganizowanej. Już nie będę tutaj konkretnych narodowości wymieniał, ale to jest widoczne, a niestety także prognozy ośrodków rządowych mówią o tym, że będzie jeszcze gorzej. Przemyt broni, wzrost transgranicznej przestępczości, wzrost brutalnych, brutalnych napadów przestępczość zorganizowana, przestępczość z udziałem broni palnej, to niestety mówimy oczywiście o nielegalnie posiadanej broni, broni także do Polski wprowadzanej z różnych regionów, takich jak no, gdzie toczą się gdzie toczą się walki, jak na przykład właśnie Ukraina, z takich państw jak Ukraina. Ale nie tylko. No, ty, tego przemytu broni jest coraz więcej, i to jest potężny problem dla państwa polskiego. Nikt dzisiaj nie ma żadnej strategii migracyjnej. Przez ostatnie lata było robione wszystko po prostu na chaos. I efekty tego mamy. To oczywiście wkomponowuje się w strategię. Realizowaną przez Brukselę strategię multikulturalizmu, rozwadniania suwerenności państw, rozwadniania struktury etnicznej państw i forsowania koncepcji Europy federalnej, co jest oczywiście sprzeczne z polską racją stanu. I na koniec ciekawostka na koniec bardzo ważna informacja dla Polskich producentów mleka, ponieważ według, według danych Ukraińskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka we wrześniu 2024 roku Polska była, uwaga, największym importerem mleka i śmietanki zagęszczonej do naszego. Kraju trafiło ponad 25% eksportowanych przez Ukrainę produktów. Nie muszę Państwu mówić, co oznacza eksport tego typu produktów do Polski, co oznacza dla. Dla polskich produk dla polskiego przemysłu mlecza mleczarskiego, dla polskich producentów. Polska jest także drugim największym importerem lodów i masła z Ukrainy. Mamy do czynienia z sytuacją, w której te wszystkie protesty rolników, które jeszcze całkiem niedawno obserwowaliśmy na ulicach polskich miast, no właściwie skończyły się tym, że. Że, że Polska nadal jest traktowana jako obszar eksportowy dla gospodarki ukraińskiej kosztem polskich producentów, a polski eksport cały czas maleje. Wystarczy zobaczyć, że Niemcy coraz mniej kupują polskich towarów, odbija się to no, na ujemnym bilansie handlu zagranicznego. Są dane mówiące o tym, że polski eksport w sierpniu bieżącego 2024 roku spadł aż o miliard 200 milionów złotych w stosunku do roku 2023. Polski eksport do Niemiec. No i mamy oczywiście skutki, wystarczy powiązać fakty, zobaczyć jak dzisiaj Władza realizuje interesy i, i czyje są to interesy. Wystarczy spojrzeć, jak bardzo mocno na polskiej gospodarce, na polskim eksporcie, na polskim rolnictwie, na polskim przemyśle przetwórczo-spożywczym odbija się to bezwarunkowe wspieranie Ukrainy, a Ukraina nie wykonuje żadnych gestów pod adresem państwa polskiego, narodu polskiego, nie ma ekshumacji masowych polskich ofiar ukraińskiego, ludobójstwa na narodzie polskim jest cały czas kult zbrodniarzy spod znaku U UPA, OUN, bandery Szuchewicza. No, mamy do czynienia z absolutną kapitulacją Polski władz w Warszawie wobec, wobec Ukrainy w tych bardzo kluczowych... Kwestiach także gospodarczych nie widać jakiejś wielkiej ekspansji gospodarczej Polski na Ukrainie. Za to widzimy, jak bardzo mocno łokciami rozpycha się tutaj, rozpychają się tutaj przedsiębiorcy i oligarchowie i ukraińscy. Nie muszę państwu mówić, czym się, to może, czym się to może skończyć, jak fatalne jest w skutkach gospodarczych i politycznych to może być w skali średnio- i długookresowej. Dziękuję Państwu za uwagę.